Cześć, witajcie tutaj Tailingowy Dziadzia. Dzisiaj Tevo QD Black G-Active. Produkt od widza, nie pamiętam od kogo, dziękuję bardzo. Klasycznie stara głowa. I teraz tak, auto przeszło pełną dekontaminację chemiczną. Tak jak widać, brzytewka, lakier odżył niesamowicie, dawno tego nie robiłem. Auto czekało na dobre produkty, czyli dobre Dejrony, dobre tary i poszło. Po zimie, w sumie to chyba półtora sezonu był niedotykany, celowo właśnie. Jest brzytewka. Dlaczego ten produkt? Z tego względu, że tu jest napisane, że jest Quick Detailer, ale słuchaj, sposób użycia jest bardzo dziwny, bo no, wstrząśnij butelkę, to wiadomo. I tu jest, kurczę, słuchaj, wyrównaj, spryskać równomiernie powierzchnią i wyrównaj powłokę za pomocą dedykowanej rękawicy lub ręcznika z mikrofibry. Odczekaj minutę i delikatnie wypoleruj. Czyli z Quick Detailerem to nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego. I dlatego od czego zaczniemy? Zaczniemy od dachu. Słuchaj, zobaczymy, czy w ogóle produkt przyciemnia. Założę sobie gumy. Śmieszna sprawa, co? Quick Detailer, który musi odczekać minutę. Myślę, że bardziej będzie mu pewnie do Quick Waxa albo do sealantu. Nigdy tego produktu nie używałem, więc ciężko mi się określić, jak to będzie. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz. Wyłączę, kurczę, radio, bo mi na pewno zaraz będzie wyłączony dźwięk, z tego względu, że YouTube zaraz prawa autorskie, kurczę, i nie będzie słyszał mojego głosu. Mam nadzieję, że nie wyłapał tego, co leciało w radiu. Dobra, i teraz tak, taśma mikrofibra. Standardowo na dzień dobry pojedziemy K2. Biorę pod pachę skurczybyka. Taborecik. O! No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe, czy on przyciemnie. Fajnie, że tutaj mam i czarny, mam i piano black, bo sprawdzimy na różnych powierzchniach. Będzie to szybki strzał. Nie pytaj mnie o trwałość, kurczę, no to jest, chociaż może tutaj zrobię. Na końcu filmu, słuchaj, jako propozycja, jak będzie mi się chciało, strzelę test trwałości, z tego względu, że produkt no, troszeczkę no, wymaga innej aplikacji, więc ja to zrobię trochę inaczej, bo żeby nie pryskać sobie wszędzie, bo to jest bez sensu, jedna mikrofibra będzie rozprowadzać produkt, a druga będzie docierać. Drugą do, to inaczej. Zerdą będę rozprowadzał. Jest fajniejsza. Solidnie spryskam sobie zapach. Bez zapachu. Solidnie spryskam sobie mikrofibrę, słuchaj. Nie ma w ogóle żadnego zapachu produktu. W ogóle. I zobaczmy. Równomierne rozprowadzenie. Dobrze. I odczekujemy minutę. U mnie jest 14.10. Prawie 14.11. No ale on odparowuje. No to nie wiem, no to z czapy w ogóle to nie mam pojęcia. No to już odparowuje, więc go docieram. No i już. Nie, no to bez sensu. Ten opis jest w ogóle z czapki. Nie wiem, no, nie wiem co mam powiedzieć. Czyli bzdura. Czyli jednak bardziej Quick Detailer niż tego przyciemnienie. Słuchaj, ja osobiście nie zauważyłem. Tak naprawdę to nic nie zauważyłem. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy jak się to będzie kładło. Więc możliwe, że to będzie taki typowy Quick Detailer. Czyli rozprowadzić sobie. Panel jest ciepły, nie jest gorący, jest ciepły. Słoneczko tak co chwilę wychodzi, zachodzi. Dobra. No zobacz, jak on pięknie odparowuje. A to tak naprawdę nie będzie co robić. Odwracam. O, fajnie. Poprawia się na pewno śliskość. Tak, zdecydowanie. Na dach nie patrz, bo tutaj są wszelkiego rodzaju maści, przebarwienia, kurczę, od chemii. Ale poczekaj, czy on mi coś zostawia? Zobaczmy. Rozprowadzę. Czy on coś po sobie zostawia? Wiesz co, tak, chyba coś po sobie zostawia. I to chyba coś niefajnego. Takie jakby czarne place. To jest on, zaraz zobaczymy. Wzdłużne bruchy chyba trzeba będzie zrobić. Zróbmy tak. Nie, to było tamto, czyli ok. Wszystko gra. No dobrze, no co, no. Tutaj coś zostało. Kurczę, mam wrażenie, że on zostawia po sobie jakieś ciemne smugi.
na czarnym lakierze. Poczekaj, daj mi chwilę. Tak, i znikło. No, to trzeba uważać na skurczybyka. Rzeczywiście musi być sucha mikrofibra. Zostawia po sobie jakiś burdelik. Okej, no to nie fajnie. Teraz dotrzemy suchą, czyli jednak musi być ta sucha mikrofibra, która będzie go uzupełniać. Tak, o, i teraz widzę, że zbiera. No to produkt będzie taki troszeczkę wymagający, słuchaj, z tego względu, że będzie potrafi zostawić co nieco po sobie. Dobra, przechodzę dalej. I znowu czarny. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozprowadzam produkt. Tak jak to zaleca producent, idzie to bardzo tempo i niefajnie. Water spoty i po innej chemii. O właśnie, sprawdźmy, czy bierze. Tutaj dużo damy produktu. No zebrał, fajnie. Dobra, rozprowadzone. Ok, i docieram od razu. Tak, produkt, słuchaj. Znaczy, ja nie zauważyłem przyciemnienia, ale jak ci wyschnie, zostawi po sobie czarne mazy. Takie mi tutaj zostawił. Możliwe, że no tak, o, tu na przykład dziwna sprawa. Niefajnie. Jednak wolę go chyba, słuchaj. Odwrócę sobie mikrofibrę, pójdę z drugiej strony. Zaraz, momencik, taboracik, bo za wysoki nie jestem. Pstryk. Biorę na mikrofibrę. Ciach. Upsa. Rozprowadzę sobie. Tu jakieś osady. Odwrócę i dotrę. Co będzie niestety problematyczne. Dziwnie. Tu coś mi zostawił. Dobra, weźmy mikrofibrę suchą. Zobaczmy. Kurczę, jakoś tak dziwnie. Nie czuję produktu. Naprawdę nie czuję. Tak śmiesznie. Lecimy dalej. Czarny. Dobra. To pachę. Mikrofibra. Stryk. Nasączyć. Rozprowadzić. Małym. Tu. Rozprowadzę. Ok. I suchą zbiorę. No tak. Jak suchą zbieram, to jest ok. Rzeczywiście, to jakby trzeba było jechać na dwie mikrofibry. Ile tu jest quick detailera w quick detailerze? Niewiele. Niby maskowania nie zauważyłem. Kurczę, tak bezpłciowo jakoś, taki... Nie wiem, zobaczymy jeszcze na piano, jak on usiądzie. Wezmę tę siemkę, słuchaj. Raz, dwa. Zobaczymy, co będzie na piano, kurczę. Ciach. Szybki strzał. Zerda i ogień. Ciach, 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 ciach. Czyli co robimy? O. I zostawiam. No i zostawiam minutę, tak? No, myślę, że w słoneczny dzień latem to nie ma opcji w ogóle, żeby to zostawić. Tutaj już panel jest chłodny. Wcale nie jest nagrzany i rewelacji też nie było. No i jak ja mam tu czekać minutę, jak mi to odparowuje? Chyba, że to tak ma być. Chyba, że on ma odparować, no to wtedy świetnie. To rzeczywiście ma to sens. Może i tak. Zaraz zobaczymy. Nie przepadam za quick detailerami. Nie wiem dlaczego, nie bawi mnie to w ogóle. Docieram. Nie no, tutaj elegancko. Widocznie on musi odparować. Czy on coś przyciemnia? Słuchaj, no ja nie widzę przyciemnienia. Nie, nie widzę przyciemnienia. Śliskość. Oj tak, mega śliskość. Tak, śliskość jest niesamowita. Ten czarny rzeczywiście też się zrobił taki pełniejszy, kurde. Trochę inaczej. No, czuję, że jak on usiądzie dopiero odpowiednio, tak inaczej trochę. No wiesz co, ciężko mi to określić. Przyciemnienia nie widzę, ale śliskość jest niebywała.
Super. Dobra, pojadę dalej. Szkoda, że na dwie mikrofibry jakoś tak. Chociaż może jedna też wystarczy, no bez przesady. I docieranko od razu. Pyk. O, on jak sam odparuje, to już... Nie, no bezproblemowy jednak. Myślałem, że będzie z nim problem, że on jak odparuje, to tak naprawdę nic po sobie nie pozostawia. Tam pewnie została jakaś chemia na tym dachu. Dach jest dziwny, śmieszny. Widocznie nie wypukałem czegoś dokładnie. I już. Jeszcze na lusterku. Tu mam, o, tu mam jeszcze dużo materiału. Pstryk. Odwrócę sobie. Krótką teraz, bardzo krótką mikrofibrą. No on zdecydowanie woli sam odparować. Zobacz. Przecierasz, odwracasz i zostawiasz. Już. Fajny. Fajnie. Śliskość może być. No tutaj elegancko. Tu też poprawiło się. Ok, zobaczmy teraz. Pojedziemy inaczej. Jeszcze kawałek maski zrobię, słuchaj. Wezmę mikrofibrę. Albo zrobię drzwi. O właśnie. Tak jak zaleca producent. Czyli... I równomiernie rozprowadzę. A, bo może to o to chodzi. A później spróbuję, słuchaj, z wodą na mokro. Zobaczymy, jak się zachowa produkt. Może o to chodziło. Jeżeli o to chodzi producentowi właśnie, żeby w ten sposób. I lecimy drugi panel, powiedzmy. Ja to tak sobie wydedukowałem, że jak mamy czekać minutę, czyli... A, inaczej. Na panel rozprowadzam. Pstryk. Delikatnie oczywiście. Brakuje mi przy tym produkcie, jeżeli chodzi o aplikację, słuchaj, o ślizgu. Bardzo tempo to idzie. Więc jak będzie miał czarne unie, no to gratuluję. No to będzie naprawdę niebywale chusteczkowo. Minuta minęła, przechodzę do tamtego panela. Odwracam mikrofibrę, żeby była suchuteńka. Pstryk i... O, i poślizg. No tak, czyli to jest całkiem niegłupie. W sumie to on sam odparowuje. Czyli taki produkt bezproblemowy, ale słuchaj, opór jest przy aplikacji. I tutaj już rzeczywiście delikatnie sobie tylko przecieram. A tak troszeczkę quick detailer? No może i tak. Może i tak. Niech będzie, że jest quick detailer. W sumie to tak naprawdę nie musiałbym go pewnie, kurczę, docierać. Teraz tak, jeżeli... A, jeszcze jedna. Ten panelik, zobaczmy. Czyli widzisz, zostawiamy go na minutę, czyli pozwalamy mu odparować tak naprawdę, a później delikatnie, ale to bardzo delikatnie, rzeczywiście poślizg pojawia się naprawdę bardzo przyjemny, na plastiku również. No fajnie, fajnie. Spoko. Czy mi się podoba? Nie. Tak, słuchaj, no ja bym chciał to... Znaczy, w sumie tak, z tego względu, że aplikuję i go zostawiam. Tutaj nie trzeba, myślę, moim zdaniem docierać w ogóle. Także zdecydowanie bezproblemowy produkt. Nie wiem, tylko że ta aplikacja jest toporna. Odwrócę sobie mikrofibrę. Świeżutką. Albo może tam, gdzie jest już, albo nie, świeżutkie. I zrobię jeszcze jeden myk. Rozprowadzę tu. Na plastiku. Aha. I ok. Hydro na tym aucie jest słabe, więc później sprawdzimy hydrofobowość i zostawię. Pstryk. Idę po wodę, słuchaj. Sprawdzimy go też na mokro, co on powie. Woda. Tu mamy H2O. Zobaczymy, co ten produkt, kurczę, powie na mokro. Idę sobie, spryskam jeden panel, czyli... O, Dayron. Właśnie go wytrzaskałem, słuchaj. Też od widza będzie film o nim. Tu sobie pozwolę. O. Tak, powiedzmy, że umyłem auto i mam mokry panel. I będę chciał sobie go przetrzeć. A tutaj wracam. I docieram sobie to, co rozprowadziłem. No, bajka. W sumie to tak, no, nawet nie głupio, bo... Ale coś czuję, że on wody nie będzie lubił. Nie głupio z tego względu, że robisz ten panel, przecierasz go sobie,
jeden panel, przeskakujesz na drugi, robisz ponownie, rozprowadzasz. Jak tam sobie powolutku, tutaj się nie śpieszymy oczywiście, wiadomo, rozprowadzisz, wracasz na ten, tak jakbyś wos, z woskiem działał, o, może tak. A, i teraz na mokro, słuchaj. Biorę zerdę, spryskam sobie panel dodatkowo, powiedzmy jest mokry, umyłem auto. No, woda zjeżdża ładnie. I rozprowadzam na mokro. No, słuchaj, no chyba lubi wodę. Ładnie się z wodą rozpuszcza, także chyba lubi wodę. Odwrócę sobie mikrofibrę i go dotrę. O, tak, żeby tej wody było jak najmniej. No spoko, na mokro też będzie ok. Dobra, jeszcze jedna strona. I zostawiam. Tej mikrofibry już nie będę używał, bo jest mokra. Chciałem tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądać na mokro. Co weźmiemy? A weźmy to może. Nie, weźmy kolejną K2. Starą, ale jarą. Idę sobie, rozprowadzę produkt, a później przyjdę i dotrę tę na mokro. Czyli cyk. Rozprowadzam dokładnie produkt, ale lakier jest dojechany, trzeba będzie zrobić korektę, może się uda w tym roku coś namieszać. Plastiki fajnie uzupełnia. Ok, rozprowadziłem produkt, idę po następną mikrofibrę i docieram sobie ten panel. Zobaczymy, jak pójdzie. Odwrócę sobie. Tutaj było na mokro. Słuchaj. Rewelacja. Także na mokro, no fajnie. Wiesz co, im dłużej pracuję, tym bardziej mi się podoba. Z tego względu, że nie muszę się śpieszyć. Na spokojnie. Tutaj docieranko jest, nie, bardzo fajnie. Podoba mi się. Teraz mi się podoba. I powiem ci, że nawet połysk zaczyna się fajny pojawiać. Bardzo przyjemnie. Elegancko. Aha. Super. Dobra. I docieram kolejny panel. Ale moim zdaniem zdecydowanie chyba lepiej. Znaczy na mokro też. Z tym, że ci pójdzie więcej mikrofibry. Zużyjesz, pójdzie. Zużyjesz więcej mikrofibr. Czy plastiki przyciemnia? Troszeczkę tak, może powiedzmy, że dostały takiego minimalnego. Ale tutaj widzę, że produkt bardziej idzie w połysk. Do białego lakieru widzę, że jest rewelacja. Naprawdę bardzo fajnie. Poślizg jest niesamowity. To co, może sprawdzimy od razu, jaką ma hydrofobowość. Pierwsza aplikacja była na drzwi z tej strony. Pozwolę sobie tutaj trzasnąć. Nie jest to mistrz hydrofobowości, jeżeli chodzi o krople. Tak naprawdę tu się nic nie dzieje. Kompletnie. Kompletnie nic. Czyli biorę zerdę. Ona była mokra, ścieram to. Dobra. Czyli to rzeczywiście produkt, tak żeby tylko odświeżyć. Odświeżyć sobie lakier, powiedzmy, po myciu, żeby wytrzeć wodę, ewentualnie osady, które pozostały, bo całkiem fajnie zbiera, bo na górze to miałem ładnie zebrał, naprawdę ładnie. Czyli typowy taki skurczybyczek do... No dobra. Poślizg ma fajny. Naprawdę. Naprawdę fajny poślizg. To jest ta, co rozprowadzałem. Okej. No dobra, słuchaj, ja sobie zrobię całe auto dookoła i później ci pokażę, jak to wygląda na końcu. Podsumowując produkt, słuchaj, spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie, fajnie, z tego względu, że produkt wbrew pozorom nie jest wymagający. Rozumiem, że na dwie fibry, ale wiesz co, to jest fajna sprawa, bo jedną sobie nasączasz, robisz sobie panelik, przechodzisz na drugi, nawet na mokro, przecierasz na spokojnie, wracasz do tego, powoli go docierasz. I to docieranie to jest tak naprawdę zbędne moim zdaniem, bo pięknie odparowuje. Ale latem oczywiście, jak będzie woda na dachu, będzie grzało, to lepiej dopolerować pewnie. I właśnie o to chodzi, żeby zebrać te osady. Tutaj były takie grube osady, słuchaj, tu. No to zebrało je w dużej, większej, znaczy zostało ich niewiele, o tak może powiem. Troszeczkę jakby je zamaskowało. Przyciemnienia nie zauważyłem na dachu, żadnego tak naprawdę, więc na piano też nie zauważyłem, ale patrząc tu
A tu połysk jest fajny. Moim zdaniem fajnie się sprawdzi właśnie do jasnych lakierów, bo ładnie tak, znaczy może nie jest to typowe szkło, ale ładnie podbiło. Fajnie, tak uzupełniło ten lakier. Bardzo przyjemnie. No dobra, słuchaj, ja lecę całe auto, na koniec pokażę Ci, jak wygląda autko po pełnym nawilżeniu tym produktem. Dziękuję jeszcze raz, kolego, za ten produkt. Oczywiście, kto pierwszy w komentarzu wpisze, co wpisze? G-Active, o właśnie, G-Active, czyli tak jak tutaj mamy, gdzie to mamy, o, tu, widzisz? G-Active drukowanymi literami zgarnia resztę tego produktu gratisowo. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!